21 kwietnia, Anna Lerczak. Witam Państwa po świątecznej przerwie. Na pewno są Państwo spragnieni nowości w prawie podatkowym. Ale zanim powiemy, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w podatkach, przypomnienie, że jak co tydzień mamy dla Państwa raport podatkowy. To nasze podsumowanie najważniejszych podatkowych informacji z ostatniego tygodnia, także tych, które za chwilę usłyszą Państwo w wiadomościach. Informacje na bieżąco także na naszym YouTube'owym kanale TaxPress TV, który warto subskrybować, ale o tym wszystkim pod koniec programu, a tymczasem zobaczmy, co dziś w wiadomościach podatkowych. Opodatkowanie wkładu niepieniężnego. Zmiany w wymiarze składki zdrowotnej. Slim VAT 3 do poprawki. Pierwszego lipca wejdą w życie przepisy, które pozwolą przedsiębiorcom zmienić formę opodatkowania. Tak poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. O szczegółach propozycji będę rozmawiała z doradcą podatkowym Radosławem Żukiem z kancelarii Żuk Pośpiech. Ta rozmowa tuż po wiadomościach w programie Gość Wiadomości. Ministerstwo Finansów poinformowało o sposobie potwierdzenia przeniesienia ośrodka interesów życiowych, czyli przeniesienia Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych na terytorium Polski. Obywatel Ukrainy potwierdza takie przeniesienie poprzez złożenie pracodawcy lub innemu płatnikowi oświadczenia, którego skutkiem jest uznanie podatnika za rezydenta podatkowego od pierwszego dnia pobytu w Polsce. Płatnik podatku nie ma obowiązku badać prawdziwości takiego oświadczenia. A skoro jesteśmy przy komunikatach Ministerstwa Finansów, wracamy do ważnej decyzji. W ustawie PIT wprowadzono zmiany umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn, ale tylko tych, których wartość wytworzenia lub koszt nabycia zostały już zaliczone jako koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego do 31 grudnia bieżącego roku. Senat przyjął projekt zmian w ustawach podatkowych uwzględniający status obywateli Ukrainy i Białorusi na terytorium Polski. A o szczegółach niektórych propozycji ustawowych w naszym materiale redakcyjnym. Jedna z propozycji dla obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy po 24 lutego przenieśli swoje zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej, to możliwość skorzystania przez nich z ulgi na powrót. Ma objąć przychód do wysokości 85 528 zł. Ponadto proponuje się, by stali się również beneficjentami tzw. ryczałtu od przychodów zagranicznych przy jednoczesnym zliberalizowaniu wysokości płaconego ryczałtu w okresie 3 kolejnych lat podatkowych. Oferta dla polskich podatników to odniesienie tzw. ulgi za złe długi do sytuacji, w której przedsiębiorca nie otrzymał należności pieniężnej z tytułu realizacji umowy zawartej przed 24 lutego z rezydentem podatkowym Ukrainy, Białorusi albo Rosji. Jednocześnie proponuje się podwyższenie kwoty rozliczanego uszczerbku do 200% wartości wierzytelności. Od 2023 roku płacimy gotówką tylko do 8000 zł. Powyżej tej kwoty konieczny będzie przelew. Co jednak w przypadku, gdy płatność ponad tę sumę musi być przeprowadzona w gotówce, będzie to się wiązało z pewnymi konsekwencjami. A o nich pisze w najnowszym numerze kazusu podatkowego Jagoda Kondratowska-Muszyńska. Bardzo zachęcam do lektury kazusu podatkowego. Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o zmianę przepisów dotyczących podatku minimalnego. Jej zdaniem nowy podatek uderza w firmy o niskiej rentowności. Wynika to z jego liniowego charakteru i braku limitu przy jednoczesnym braku znaczenia wielkości płatnika i poziomu zatrudnienia. A oto komentarz Arkadiusza Dudy. Podatek minimalny to właściwie taka kara dla podatników, którzy okazuje się, że
przynoszą stratę, mimo swoich wysiłków i mimo tego, co robią w działalności gospodarczej. Niewątpliwie dobrze byłoby to zmienić, ale ostateczna decyzja niestety należy do ustawodawcy. A cała rozmowa z mecenasem tuż po programie w Gościu Wiadomości. Naczelny Sąd Administracyjny zaprezentował utrwaloną linię orzeczniczą w sprawie podatku od nieruchomości. Jest on należny, gdy nieruchomość nie jest użytkowana przez właściciela, a nawet gdy została przez niego usunięta z ewidencji środków trwałych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może odmówić wydania interpretacji podatkowej, nawet jeśli we wniosku o jej wydanie podatnik wskaże nieprawidłowy przepis. Podatnik ma prawo uzyskać wykładnię prawa podatkowego. Przychody uzyskiwane z usług cateringowych, jak również ze sprzedaży produktów i usług na pokładzie statku w trakcie rejsu pomiędzy Polską a innym krajem, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Stan faktyczny dotyczył zagranicznej spółki, która zamierza utworzyć swój oddział w Polsce i prowadzić usługi transportu morskiego w oparciu o wyczarterowane statki. W interpretacji zaznaczono jednak, że dotyczy ona usług dodatkowych do usług transportowych wykonywanych bezpośrednio przez wnioskodawcę. Wniesienie wkładu niepieniężnego, czyli tak zwanego aportu do spółki, jest w istocie dostawą towarów lub świadczeniem usług na gruncie podatku VAT. Oznacza to, że podmiot wnoszący wkład niepieniężny zobowiązany jest wystawić fakturę z tego tytułu z wykazanym podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie podmiot otrzymujący wkład jest uprawniony do odliczenia tego podatku na takich samych zasadach jak przy nabyciu towarów i usług. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne, uzasadnione wydatki związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Udział pracowników w programie motywacyjnym jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko utraty pracowników, które mogłoby skutkować spadkiem części przychodów pracodawcy. Tym samym wydatki poniesione na utrzymanie programu motywacyjnego są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu artykułu 15 ustawy o CIT. A teraz opowiem Państwu ciekawą historię spółki, która wystąpiła o interpretację indywidualną. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, produkuje i nabywa i odsprzedaje pod własną marką towary spożywcze nabywane w gotowej postaci. Spółka fakturowała sprzedaż stosując 5% stawkę VAT potwierdzoną interpretacją indywidualną. Ponowne wystąpienie spółki o taką interpretację zmienia klasyfikację produktu ze wskazaniem 23% stawki VAT. Dokonano korekty faktur poprzez obniżenie pierwotnej podstawy opodatkowania i podwyższenie VAT na 23% przy zachowanych cenach brutto produktów. Uzasadniono to obowiązkiem rozliczenia VAT-u w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania. Korekta ta została sporządzona w czasie, w którym dokumenty zostały już wystawione, to jest na bieżąco. Spółka wnioskowała o uznanie, iż w świetle opisanego stanu faktycznego ujęcie faktur korygujących od sprzedaży na okoliczność obniżenia podstawy opodatkowania VAT w okresie, w którym dokumenty te już istniały, jest prawidłowe. Organ interpretujący uznał, że takie stanowisko jest błędne, bo pierwotne faktury były nieprawidłowe już w momencie ich wystawienia i korekta powinna to uwzględnić. Weszły w życie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego bieżącego roku o zmianie kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany to nieuwzględnianie w kalkulacji wysokości składki zdrowotnej przychodów nieopodatkowanych,
uwzględnianie różnic remanentowych, potwierdzenie zasady, że ulgi i odliczenia nie są brane pod uwagę przy obliczaniu składki zdrowotnej, niepowiększanie dochodu o odpisy amortyzacyjne oraz nieuwzględnianie przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pakiet Slim VAT 3 to rozwiązanie, które jest wsparciem dla przedsiębiorców, które ma pomóc w walce ze skutkami pandemii. Uproszczenie dotyczyło głównie możliwości odliczenia podatku bez posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Takie rozwiązanie według Ernst & Young Polska rodzi zagrożenie nieprawidłowości w rozliczeniach VAT, a w dalszej kolejności korektę JPK i informacji podsumowującej. A ja przypominam Państwu o naszym raporcie podatkowym. Dotrze do każdego chętnego, który do nas zadzwoni lub napisze. Wszystkie potrzebne informacje są poniżej. Jak Państwo widzą, w raporcie są nie tylko wiadomości, o których przed chwilą była mowa w programie, ale także inne informacje podatkowe z ostatniego tygodnia. Ten dokument jest interaktywny, zawiera linki do bardzo szczegółowych opisów, a co najważniejsze, są tam orzeczenia, które jeszcze nie ukazały się w centralnej bazie orzeczeń, nie wspominając już o sygnaturach wyroków czy interpretacji. To przyda się każdemu, przedsiębiorcy, biurom księgowym czy rachunkowym. Ten numer telefonu i adres warto sobie zapisać. Na wszelki wypadek, chociaż pewnie nie muszę już tego robić, przypominam o naszym kanale YouTube TaxPress TV. Subskrypcja jest prosta, wystarczy zeskanować telefonem komórkowym kod QR. Naprawdę warto, bo na kanale są nie tylko nasze wiadomości podatkowe, ale także wiadomości dla samorządowców oraz nasze programy publicystyczne. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Podatkowych to już wszystkie informacje, ale to nie koniec naszego programu. Za chwilę zapraszam Państwa na rozmowę z naszymi gośćmi, z panem Radosławem Żukiem o zapowiadanych kolejnych zmianach i możliwości zmiany formy opodatkowania w ciągu roku oraz z mecenasem Arkadiuszem Dudą, z którym porozmawiam o apelu w sprawie minimalnego podatku dochodowego. Proszę zostać z nami, za chwilę widzimy się ponownie. Witam w gościu Wiadomości. Kolejne zmiany w prawie podatkowym przed nami. Jak informowaliśmy w wiadomościach, będzie możliwa zmiana formy opodatkowania. A o komentarz w tej sprawie poprosiłam mecenasa Radosława Żuka, doradcę podatkowego z kancelarii Żuk Pośpiech. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Czasy mamy wojenne, więc i zmiany łatwiej zrozumieć, zwłaszcza, że te będą korzystne dla podatników. Panie mecenasie, czekamy na jakiś akt prawny, czy możemy już działać? No niestety jeszcze nic tutaj nie jest pewne, bo są dopiero obietnice Ministerstwa Finansów. Dalej w projekcie zmian, który ma być procedowany, nie jest to potwierdzone, że będzie taka możliwość zmiany w ogóle formy rozliczenia działalności gospodarczej. To są na razie tutaj bardziej, że tak powiem, zamiary, naciski też środowiska, czy księgowych, doradców, przedsiębiorców, tak żeby można było tą formę działalności zmienić, ale niestety ciągle czekamy na jakieś konkrety. Na początku roku wszystko wskazywało na to, że ryczałt jest formą, którą Ministerstwo Finansów promuje. Czy po ostatnich zmianach, zwłaszcza tych dopiero zapowiedzianych, ta opinia jest dalej prawdziwa? No wydaje się, że ten ryczałt aż tak atrakcyjny dla wielu osób nie będzie. Pamiętajmy bowiem o specyfice orzeczenia ryczałtowego, które polega na tym, że koszty opłatkowe nie są tutaj istotne.
Więc przy podmiotach, których te koszty faktycznie mają na dosyć wysokim poziomie, może okazać się, że będzie bardziej korzystna stawka liniowa, czyli tutaj możliwość zapłaty podatku 12%, no i składki oczywiście zdrowotnej 9%, czyli wtedy otrzymujemy podatek 21%. No i też pamiętajmy, że tutaj być może niektóre osoby przemyślały sobie już w trakcie roku, że faktycznie ta forma ryczałtowa nie jest dla nich korzystna, więc no to będzie ciekawe, że będzie ta opcja na zmianę, prawdopodobnie będzie ta opcja na zmianę tego sposobu opodatkowania nawet do terminu złożenia rozliczenia podatkowego, czyli do 30 kwietnia 2023 roku. Do dobrych zmian to łatwo jest się przyzwyczaić. Czy myśli Pan, że możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku będzie stałym elementem naszego prawa podatkowego? Mam nadzieję, że nie, bo cechą dobrego systemu podatkowego jest jego stabilność, więc takie zmienianie w ciągu roku to akurat no, niestety nie jest najlepszy pomysł, aczkolwiek uważam, że w tej obecnej sytuacji to jest dobre rozwiązanie, nawet bardzo dobre rozwiązanie, bowiem no, te reguły, skoro się mają zmienić w trakcie roku, mimo że zmieniają się na plus dla wielu podmiotów, no to chodzi o to, żeby każdy mógł też z tych benefitów, ewentualnie tych nowelizacji w trakcie roku skorzystać. Więc wbrew zdaniom wielu osób jest możliwa zmiana przepisów podatkowych w trakcie roku podatkowego, jeżeli one oczywiście są korzystne dla podatników, a tutaj to, na to wygląda, że dla wielu mogą być korzystne, stąd zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego taka zmiana byłaby jak najbardziej możliwa. Dziękuję bardzo Panie Mecenasie za komentarz do tych zmian. Dobrze, że ustawodawca nie trzyma się zawzięcie niewłaściwych pomysłów. A gościem wiadomości był mecenas Radosław Żuk z Kancelarii Żuk Pośpiech. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my za chwilę będziemy gościć mecenasa Arkadiusza Dudę. Zapraszam. Tak zwany minimalny podatek dochodowy od osób prawnych obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i wynosi 10% podstawy opodatkowania. Obciąża on spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą stratę z innych przychodów niż zyski kapitałowe, albo udział ich dochodów będzie nie większy niż 1%. Mówiliśmy już o tym w wiadomościach, że Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o naprawę tego przepisu. O sprawie porozmawiam z panem mecenasem Arkadiuszem Dudą, doradcą podatkowym. Witam serdecznie, panie mecenasie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, dlaczego Federacja uważa, że podatek uderza w firmy o niskiej rentowności? Jest to podatek szczególny, który wprowadził Polski Ład, ponieważ jest to podatek płacony przez spółki, ewentualnie podatkowe grupy kapitałowe, które rozpoznają stratę. Czyli to jest taka kara za to, że ktoś nie zarabia. Jest to efekt po prostu założenia, że ta strata może być generowana sztucznie, ale poza spółkami, które wykazują stratę, podatek będą płaciły również podmioty, które wykazują niski udział dochodu w przychodach, czyli nie więcej niż 1%. I Konfederacja właśnie na to zwróciła uwagę, że jest szereg podmiotów, które wykazują niską marżowość, czyli po prostu zarabiają na niskiej marży. W związku z tym ten udział dochodów w przychodach będzie bardzo niski, a mimo to będą musiały zapłacić ten podatek, podatek minimalny. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę, że ten podatek podlega odliczeniu od podatku CIT, czyli jeżeli jakiś podmiot zapłaci podatek mimo wszystko, właśnie z tego powodu, że jego udział dochodu w przychodach jest nie większy niż 1%, ale nie ma straty, to podatek minimalny będzie odliczony, czy może inaczej, ten podatek CIT zapłacony będzie odliczony od podatku minimalnego. Chodzi o to, żeby dwa razy nie zapłacić. Niemniej jednak przepisy oczywiście są, cóż, no trudne dla podatnika, no bo jest to taka kara dla tych, którzy, mówiąc kolokwialnie, nie zarabiają albo mało zarabiają. W związku z tym niewątpliwie wymagają poprawy. Tym bardziej, że pierwotnie ten podatek miał dotyczyć tylko największych firm, największych spółek, tych podmiotów, które
których przychody przekraczają 50 milionów euro. Niemniej jednak wycofano się z tego pomysłu, bo obawiano się, że Komisja Europejska zakwestionuje ten pomysł ze względu na brak zachowania pewnej konkurencyjności. Komisja Europejska jest, mówiąc kolokwialnie, przeczulona na tym punkcie. Tak czy inaczej jest szereg elementów czy obszarów, które rzeczywiście wymagają zmiany w tym podatku, jeżeli w ogóle ustawodawca mimo wszystko będzie chciał trwać przy utrzymać to. Bo rzeczywiście była mowa o tym, że nowy Polski Ład wprowadzi opodatkowanie tych wielkich korporacji, które unikają płacenia podatków w Polsce. To rozumiem, że to właśnie jest ten przepis. Tak, można powiedzieć, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że to już jest drugi tego typu podatek. Pierwszy z nich to jest podatek od nieruchomości, który został wprowadzony kilka lat temu. To jest drugi podatek dla spółek, które mają stratę. Generalnie ustawodawca zakłada, że jeżeli spółka ma stratę, no to cóż, to teoretycznie nie powinna zarabiać, a w związku z tym chyba nie powinna prowadzić działalności gospodarczej. To jest oczywiście absurdalnym założeniem, bo jest bardzo dużo podmiotów, szczególnie tych, które działają w grupach kapitałowych, które normalnie zatrudniają osoby, dają pracę ludziom, ale wykazują stratę, bo po prostu ich stosunek dochodów jest, czy może kosztów do przychodów jest po prostu wyższy. A więc to jest z gruntu założenie błędne. Niemniej jednak jest oczywiście nadal pewna grupa podatników, którzy generują stratę w sposób sztuczny. Po prostu nie chcą zapłacić podatku i też do tej grupy należą podatnicy, którzy transferują środki za granicę. Ale warto tutaj zwrócić uwagę, odpowiadając na Pani pytanie, że ten podatek dotyczy wszystkich polskich podatników czy spółek i podatkowych grup kapitałowych bez względu na to, czy mają udział zagraniczny czy nie. Czyli to niekoniecznie musi być tak, że w praktyce te dochody są transferowane za granicę. Pamiętam, że jeszcze właśnie przed uchwaleniem Polskiego Ładu ostrzegali przedsiębiorcy i doradcy podatkowi właśnie przed tym zapisem, który no, dawał możliwość tak naprawdę zlikwidowania spółek, które mają na przykład też bardzo niewielką marżę. Jeśli się nie określi tego, o czym pan mecenas mówił, nie określi się jakiejś kwoty, która by doprecyzowała, że ten przepis dotyczy tych wielkich korporacji. A w jaki sposób w takim razie, myśli pan, można by było zmienić ten przepis, żeby faktycznie dotyczył on tych wielkich korporacji, które w jakiś sposób unikają płacenia podatków w Polsce? No myślę, że najlepszym pomysłem byłby powrót do tego pierwotnego założenia, czyli wprowadzenie zastrzeżenia, że podatek dotyczy no, pewnej grupy podmiotów, które na przykład, czy których przychody przekraczają 50 milionów euro. To jest grupa tak zwanych dużych przedsiębiorstw z ustawy o prawie przedsiębiorców, a więc jest to limit stosowany powszechnie. No i cóż, no, próbować przekonać Komisję Europejską, ewentualnie poczekać, czy Komisja się zgodzi, czy może jednak nie zakwestionuje tego podatku. No bo w tej chwili jest co prawda sprawiedliwie, ale też nie do końca, bo duże firmy mają większe możliwości do uniknięcia takich zobowiązań. Proszę również pamiętać, że ustawodawca jednak założył kilka, mówiąc kolokwialnie, bezpieczników, no bo tym podatkiem nie będą objęte na przykład spółki, których jedynymi udziałowcami są osoby fizyczne oraz nie posiadają udziału w innych spółkach. Poza tym w przypadku grup kapitałowych, jeżeli mamy spółkę dochodową i spółkę, która przynosi stratę, to przy pewnych założeniach jest możliwość wspólnego policzenia wskaźnika dla celów podatku minimalnego, czyli spółka matka musi posiadać przez określony okres czasu 75% udziału w spółce córce. Proszę też również pamiętać, że tą stratę dla celów podatku minimalnego liczy się troszeczkę inaczej niż normalną stratę, a właściwie no dosyć poważnie inaczej. Czyli na przykład nie uwzględnia się kosztów związanych ze środkami trwałymi, w tym kosztów amortyzacji. A więc teoretycznie może być tak, że spółka wykazuje stratę w normalnym rachunku dla celów podatku CIT, ale dla celów podatku minimalnego, przyjmując kryteria określone w artykule 24CA ustawy CIT, nie będzie to strata, no bo wyłączymy z tego rachunku koszty amortyzacji.
To dotyczy przede wszystkim spółek, które mają duże zasoby środków trwałych. Także niewątpliwie jest obszar do zmian. Najlepszym rozwiązaniem byłaby oczywiście rezygnacja z tego podatku, ale nie wiem, czy na to możemy liczyć. Poza tym proszę pamiętać, że jest to tylko pewien apel Konfederacji. Nie ma żadnych obowiązków po stronie ustawodawcy, aby go wysłuchać. A więc to wcale nie oznacza, że coś się zmieni w tym zakresie. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Gościem wiadomości był pan Arkadiusz Duda, doradca podatkowy i redaktor naczelny dwumiesięcznika Kazus Podatkowy. A ja dziękuję moim gościom, dziękuję państwu. Do zobaczenia.